Andy Warhol powiedział kiedyś, że każdy może mieć swoje 5 minut. Skojarzyło mi się to z prośbą Gabrysi, aby wypowiedź trwała około 5 minut. Ale Warhol powiedział także, że zarabiać pieniądze to sztuka, pracować to sztuka, ale robić dobre interesy to sztuka największa. Z tym tekstem Andy'ego Warhola w ogóle się nie zgadzam. Wolę wypowiedź Kazimierza Malewicza z 1918 roku, która rozpoczyna się słowami: doszedłem do suprematyzmu, twórczości bezprzedmiotowej, a kończy następującymi słowami: ale dźwięk słów naszych wisi jak słońce w przestrzeni i przeniknie do was, jak nie dziś, to jutro. Stanie się to już wtedy, kiedy przy pierwszych słowach umrzemy, a pozostanie oddźwięk, echo, które wraca z lasu do waszego ucha. My bowiem będziemy już martwi.